nagrać w tym filmie, porozmawiamy na ten temat, czy brać rower zwykły, czy rower stacjonarny. Przy rowerze stacjonarnym na pewno każdy sobie może zastanowić, czym on się różni od zwykłego. Oczywista sprawa jest, że stacjonarny rowerek ma się w domu i na nim ćwiczy tak jak na siłowni i nigdzie się nie jedzie. Natomiast rower zwykły różni się tym, że możecie nim jechać w trasę. To jest dosyć dziwne pytanie, bo pojawia się na wielu stronach, na bardzo wielu stronach o zdrowym odżywianiu się, o zdrowej diecie, o ćwiczeniach i tak dalej. Rower zwykły czy stacjonarny? Tutaj oczywiście chodzi tym osobom o to, co będzie lepiej wpływało na wasze zdrowie, czy jazda na rowerze tym zwykłym, gdzie sobie możecie pojechać w trasę, zrobić kilka kilometrów, lub tym, którym będziecie jechali w domu. Na początku odpowiedzmy sobie na temat mikroorganizmów. Dlaczego mikroorganizmów, a nie o tych rowerach, jak one wpływają na wasze zdrowie? Dlatego, że to jest bardzo istotne. Mikroorganizmy, jakie fruwają sobie w powietrzu, wpływają bardzo dużym znaczeniu na to, jak wy będziecie zdrowi. Jeżeli ktoś będzie sobie siedział w domku bez przerwy i on tam trenował, to oczywiście jego organizm może być tam wytrenowane ciało, tak jak moje, wspaniałe, muskularne i tak dalej. Już mogłem bęben spuścić. No oczywiście będzie ładnie wyćwiczony. Ale pojawia się taki problem, jeżeli będzie się za dużo siedziało w domu, to wyjdziecie na dwór, zaraz złapie was przeziębienie, możecie złapać jakąś inną chorobę. Chodzi o mikroorganizm. Jeżeli przebywacie więcej czasu tutaj w naturze, tutaj jest taka duża gama tych różnych mikroorganizmów, które wpływają na was drażniąco, także w pozytywny sposób, negatywny, ale wasze ciało się na to uodparnia wszystko i dzięki temu wasza odporność organizmu na złapanie wszelkich infekcji, chorób i tak dalej jest znacznie większa. I tutaj taka mała wzmianka, bo na razie trochę być może myślicie, że odbiegamy od tematu rowerów stacjonarnych czy zwykłych, ale jesteście w błędzie i zaraz będziecie wiedzieli dlaczego. Przykładowo, jeżeli ktoś jeździ rowerem, powiedzmy sobie zimą, czyli śnieg pada, jest zimno, mroźno, minus 20 na dworze, to ci, co chodzą tam, powiedzmy sobie, po mieście, patrzą na tego, co jedzie rowerem, mówią: kretyn. Sam to często słyszałem, jak na mnie ktoś tam mówił, albo dziwak, coś takiego. Ale jedna zasada jest taka, ten, kto jeździ tym rowerem, powiedzmy, niekoniecznie tylko rowerem, ale tutaj mówimy o rowerach, w każdej pogodzie jest plucha, jest mróz, zimno i po prostu każde warunki pogodowe, to jedną ciekawostkę, jeżeli kiedyś się zmusicie do czegoś takiego, jeżeli tego nie robicie, zauważycie, że nie będziecie chorowali. Nigdy nie będziecie chorowali. Po prostu nie będziecie w ogóle łapali żadnej choroby. A dlaczego? No bo po prostu wasze ciało będzie na to, może nie mówię na wszystko, ale będzie na większość takich problemów uodpornione. I to naprawdę działa. Jeżeli nigdy tego nie spróbowaliście, to nie osądzajcie tych, co jeżdżą zimą, bo naprawdę ciężko jest złapać chorobę. Tak jak przykładowo, no ostatnio to ja zimą mi tak mniej niż kiedyś, ale naprawdę jak się jeździło zimą i w każdej pogodzie, nawet na deszczyk się jechało, a jadzie się w trasę, co tam, naprawdę w ogóle żadna choroba się nie ima, żadna choroba się nie przyczepia, nic się nie wydaje na żadne leki w przyszłości. Dlatego to jest istotne. I teraz wybierać rower stacjonarny czy zwykły. I tutaj myślę, że już macie odpowiedź w pewnym sensie na to pytanie z punktu widzenia zdrowia. Ćwiczycie sobie w domu? Okej, możecie powiedzieć, że nie macie czasu, jeździcie rowerem gdzieś w trasę, pojeździcie w domu. Ale przecież jeżeli jeździcie w domu tym rowerem, to wam tyle samo czasu zajmie, co pedałowanie rowerem gdzieś w jakichś innych okolicznościach, gdzieś powiedzmy na mieście, gdzieś za miastem i tak dalej, co byście jeździli w domu. Dodatkowo chodzi o mikroorganizmy, powiem ponownie. One was będą uodporniały, jak będziecie jeździli na dworze, a nie siedzieli w domu. Z punktu widzenia tego odpornościowego, jazda rowerowa zwykła będzie wam wpływała na w plus. Zawsze będziecie zdrowsi dzięki temu, że jedziecie zwyczajnym rowerem. Z punktu widzenia wyćwiczenia, powiedzmy w pewnym sensie, jakimś tam swojego ciała, także jazda zwykła będzie dla was lepsza. Dlaczego? Bo jeżeli na rowerze magnetycznym, czy tam jakimkolwiek mechanicznym rowerze stacjonarnym ustawicie sobie obciążenie jazdy, no to tak naprawdę to będzie działało na jednym biegu i nie będzie tam takich naturalnych środków, jak jedziecie na przykład pod górkę, z górki, czasami jedziecie po kocich łbach, te trzepanie organizmu będzie. I to także by miało wpływ na wasze zdrowie, ale już niekoniecznie na stawy, czyli ten rower zwykły. Natomiast rower stacjonarny to jest taki rower dla ludzi, którzy chcą sobie powiedzmy 10 minut trochę popedałować i myśleć, że coś dzięki temu osiągną, chociaż ja wam od razu powiem, że dzięki temu ani nie odchudniecie, ani mniej kilogramów nie będziecie ważyli, ani zdrowsi na pewno też nie będziecie bardziej niż jakbyście jeździli na takim rowerze. I wam to praktycznie nie da nic więcej niż rower stacjonarny, a natomiast jeżeli wybierzecie
stracicie, niż rower zwykły, natomiast na pewno stracicie te dobroczynne, różne inne właściwości, na przykład turystyka rowerową, którą dzięki niemu możecie uprawiać, zwiedzić wiele różnych ciekawych miejsc. I dla tego pana, który kiedyś tam pisał u mnie komentarz, że a jak poznać dziewczynę, ja napisałem, a może na rowerze, akurat ja swoją na rowerze poznałem. I jak nie wyjedziecie tym rowerem w trasę, no to nie poznacie nowych, fajnych dziewczyn. Albo, jak kobieta ogląda, nowych, fajnych łebków. I ten. Nie poznacie po prostu nikogo więcej. Nie będziecie zdrowsi, jeżeli będziecie ćwiczyli tym rowerem stacjonarnym. Nie będziecie chudsi, nie będziecie piękniejsi. Dlaczego? Jaki rower wybrać? Jeżeli jest zima i myślicie, że rower stacjonarny jest lepszy, to już wam wcześniej odpowiedziałem, rower stacjonarny lepszy nie będzie, dlatego że zimą złapiecie odporność tylko na rowerze zwykłym, na zwykłym rowerze, którym będziecie jeździli i będzie wasze ciało czuło jakieś tam być może niewygody, ale też wam powiem taką ciekawostkę, jeżeli zaczniecie jeździć naprawdę jesienią, zimą, wiosną, w deszczu, w śniegu, w mrozie rowerem, to się uodpornicie nawet na te odczuwanie dyskomfortu, bo naprawdę nie odczuwa się tego, jeżeli się z tym ma cały czas kontakt. Co sama pani powie? Czy zimą było ci zimno, jak śnieg padał i było minus 20? Nie. No właśnie, naprawdę można do tego się przyzwyczaić i się nie odczuwa. Wasz organizm jest dużo, będzie zdrowszy. Będziecie widzieli dużo więcej fajnych rzeczy, bo na tym rowerze możecie zwiedzić naprawdę fajne, różne miejsca, okolice, a w domu to co, ścianę zwiedzicie białą? Czy telewizor jeszcze gorzej, jak będziecie mieli? A jeszcze inni, jak mają na rowerze stacjonarnym tutaj soczek, powiedzmy napój gazowany, a tutaj paczkę chipsów, żeby jeść. Rower stacjonarny naprawdę nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. I tutaj często się spotykałem też z takimi opiniami, że zimą co mam robić, dlatego mam rower stacjonarny w domu. Zimą się bierze, ciepło się ubiera, dupę siada na zwykły rower, w zwykłym rowerze trochę spuszcza powietrza w kołach, ewentualnie zakłada szersze opony, jedzie się w trasę normalnie, na niskich biegach oczywiście nie jedzie się szybko, ale jeździ się normalnym rowerem, będzie się dzięki temu zdrowszym. Jeżeli się nie chce zimą jeździć normalnym rowerem, to stacjonarnym na pewno też warto sobie odpuścić, to można chociaż sobie jogging jakiś zrobić po śniegu i też będzie to wiele razy zdrowsze niż coś takiego. I z mojej strony to tyle na temat tego, czy wybrać rower stacjonarny, czy zwykły, z tego punktu widzenia, o którym ja wcześniej powiedziałem. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać więcej do tego filmu, oczywiście zapraszam serdecznie do komentarzy. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych. Cześć!